Tak. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do dezyderatu, mam nadzieję, ja bym chciał tylko takie króciutkie podsumowanie. Dziękuję bardzo, że przyszedł Pan Prezes, który, jak sądzę, wiceprezes, który odpowiadał za przeprowadzenie tej kontroli. Jeszcze raz pragnę podziękować tutaj w imieniu, mam nadzieję, wszystkich posłów za wykonanie tej ciężkiej pracy. To była rzetelnie wykonana praca, tak jak pozwalały narzędzia, który posiada Najwyższa Izba Kontroli. Z tym, że uznaliśmy, że to nie jest pełna opinia, pełna ocena. Nie wszystkie elementy zostały uwzględnione. W związku z tym ten dezyderat został przygotowany i mam nadzieję, że dzisiaj go pewnie po jakichś uwagach przyjmiemy. Natomiast żeby tylko przypomnieć, że gdybyśmy taki zrobili wyciąg z tego raportu, z tej oceny kontroli Najwyższej Izby Kontroli, to mieliśmy tak. W zasadzie można powiedzieć, że to, co było w gestii premiera, mieliśmy opóźnienie prac nad tworzeniem prawa, odrzucono pewne rozwiązania, które poprzedni rząd 2006-2007 pozostawił, a nie przygotowano nowego prawa. Taki był wniosek. Więc to jest ocena na rzecz zdecydowanie ujemna. Zmiany prawa zatrzymały się na etapie uzgodnień. To są elementy, które są wynotowane, cytuję dosłownie raport Najwyższej Izby Kontroli. Nie powołano pełnomocnika rządu, nie przygotowano koncepcji ekonomicznych, prawnych, strategicznych, koordynacji, inicjowania, monitorowania i tak dalej, chociaż to wcześniej było przygotowane. Prace geologiczne prowadzono w niewielkiej części obszaru koncesyjnego i praktycznie zawsze z opóźnieniem. Jako przyczyny podano coś, co jest nie do przyjęcia, zmieniające się przyczyny, zmiany ekonomiczne, no przecież one nie były aż takie, to nie miało wpływu rzeczywiście. No i niewłaściwość działań, niekompetencja administracji rządowej. Ministerstwo Środowiska zostało ocenione w ten sposób, że nie zorganizowano prac resortu, nierzetelne przewlekłe postępowania administracyjne. Średnio 132 dni rozpatrywano wnioski. Ja wiem, że czasem tak musi być, to ja sobie zdaję sprawę z tego, tu nie ma. Natomiast niektóre były 3 lata rozpatrywane i to jest zastanawiające, a niektóre bardzo szybko i to też jest bardzo zastanawiające. Traktowane nierównie podmiotów, które występowały, rozpatrywanie wniosków niekompletnych, a to miało miejsce rzeczywiście. Nie wskazano istotnych faktów i dowodów, dowolność postępowania, wysokie zagrożenie korupcją. Pamiętamy, w styczniu 2012 roku nastąpiła seria aresztowań w Ministerstwie Środowiska, w Państwowym Instytucie Geologicznym, który pełnił rolę służby geologicznej. Nie wzięto pod uwagę możliwości techniczno-ekonomicznych i wydano wszystkie koncesje bez kontroli handlu koncesjami. Brak wiarygodnego i rzetelnego szacowania zasobów, bardzo mała liczba odwiertów, nadspodziewanie mała, powiedzmy, no należało się spodziewać może 50 razy, 100 razy więcej tych odwiertów wykonanych. Następna rzecz dotycząca także Ministerstwa Środowiska, brak regulowania procesu pobierania próbek. Ogrom próbek został straconych do tego stopnia, że tylko 13 rdzeni zostało naprawdę oddanych, a powinno być wtedy 40 kilka oddanych. Trzeba pamiętać o tym, że wartość rdzenia łupka mniej więcej na wagę to jest wartość złota. Niestety one zostały zarzucone, zaniedbane, nawet nie było potwierdzeń wykonania. Te skrzynki nie zostały nigdy otwarte, no powiedzieć szczelnie zamykane w odpowiednich pojemnikach, tego nie zrobiono. W związku z tym nawet te, które są próbki wzięte, to i tak one wielkiej wartości już nie mają albo je straciły w zupełności. To był jedyny argument za tym, żeby wydawać tak dużą liczbę koncesji, czemu się zresztą wiele osób w Polsce sprzeciwiało, także ja. Brak czynności kontrolnych przedsiębiorców, w zasadzie to się nie odbywało. Niewystarczający nadzór nad podległymi jednostkami, to prawda. Nierzetelny nadzór, jeśli chodzi o Urząd Górniczy, tutaj ja się nie, mógłbym się nie zgodzić z częścią zarzutów wydawanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, ponieważ Wyższy Urząd Górniczy nie jest do kontrolowania procesu poszukiwawczych, ale raczej eksploatacyjnych. Skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie pracy. W związku z tym nie mam, te zarzuty w mojej opinii są jako jedyna grupa, no takie troszeczkę wydaje mi się krzywdzące, no ale taką opinię mamy i ja mam prawo też ją wyrazić. Także tutaj powiem, jeśli chodzi o Państwowy Instytut Geologiczny, który został powołany już jako Państwowa Służba Geologiczna, nie spełniał on w zasadzie żadnych funkcji służby geologicznej. Kwestia dotyczyła zaniedbania na poziomie poszukiwawczym, kontroli,
Nie miał takich zresztą narzędzi, co to jest wynikiem prac poprzedniej kadencji Sejmu. Nie przyjęto odpowiedniej ustawy, brak weryfikacji jakościowej, ilościowej, żadnych technologii, nierzetelność raportu przede wszystkim. To był podstawowy zarzut. Pan Instytut Geologiczny ogłosił raport, który dziesięciokrotnie zaniżył spodziewaną wartość naszych zasobów. To było absolutnie przeciwko interesowi państwa, ponieważ spowodowało to odpływ i spadek wartości koncesji w Polsce i odpływ zainteresowanych stron. Przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, kontrolowano kilku przedsiębiorców, jeden został negatywną ocenę. Proszę Państwa, wszyscy dostali negatywną ocenę. Każdy z punktów, ja skracam, bo nie wszystko mówię, natomiast bardzo zastanawiającym jest, że ostatecznie Najwyższa Izba Kontroli dała bez argumentacji ocenę pozytywną. Tego nie rozumiem i dlaczego dała ocenę pozytywną. Między wierszami można przeczytać, że to dlatego, że to po prostu, no w cudzysłowie mówiąc, idzie. No to szło źle, w związku z tym oceny pozytywne w mojej opinii należało dawać, no ale to znowu jest tylko moja opinia. Jedyny negatywną ocenę uzyskał jeden przedsiębiorca, który nie wykonał żadnych prac. Ten przedsiębiorca w mojej opinii powinien dostać pozytywną, ponieważ nie wykonał prac, a więc niczego nie zepsuł. Pominięto zostało ogrom plebandyki. Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, jeszcze dwie minuty dosłownie. Niemal zostały pominięte lub zupełnie pominięte, niesatysfakcjonujące albo zaskakujące są nawet niektóre stwierdzenia. Nie pokazano przyczyn i kroków naprawczych, nie zastanowiono się nad lobbingiem, także nie prowadzono lobbingu odpowiedniego w Parlamencie Europejskim dla potrzeby Polski, nie było symulacji prac geologicznych, rozróżnienie nie było dotyczące spraw związanych z środowiskowych, zostały zupełnie pominięte, z utraconych korzyści i tak dalej. Brak korelacji w raporcie kontrolnik tym, co jest wewnątrz tego raportu. Panie Przewodniczący, może Pan uspokoić jednego z posłów? Dziękuję Panu. Posłowi dokończenie swojego wystąpienia. Bardzo proszę. Pozytywnie nie wzięto pod uwagę tego, co powinien zrobić prezes Rady Ministrów, a czego nie zrobił. No i jednak mimo wszystko, patrząc na to, chciałbym chcę podziękować raz jeszcze Najwyższej Izbie Kontroli za ten raport i rozumiem, że już informacja poszła z prośbą o wykonanie ponownej kontroli. Tak, no ale myśmy już to przegłosowali, panie przewodniczący, tak, także... Tak, to zostało już przegłosowane. I teraz tak. Proponuję przejść do dezyderatu. Każdy z państwa ma przed Przepraszam, sobą... pan pozwoli, że ja będę tak, to prowadził po tym, co pan powiedział. Bardzo proszę pana ministra o odniesienie się do tego, bo dezyderat wszystkim doręczyliśmy. Gdybyśmy jeszcze raz go przeczytali, no to uznano byśmy, że nasi goście nie potrafią czytać. Ja na to sobie nie mogę pozwolić. Bardzo proszę pana ministra. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisjo. Cały czas się waham właściwie, co ja w tej chwili powinienem robić. Czy powinienem ustosunkowywać się po punkcie do dezyderatu, który dostaliśmy 5 minut temu i którego oczywiście nie znam, chociaż już tak rzucając okiem widzę, że tu jest narzucona negatywna narracja, co od razu budzi moje duże wątpliwości, ale muszę też dodać i to samokrytycznie, że kiedy informacja o raporcie trafiła do mnie jako jednodniowego głównego geologa kraju, uznałem, że byłoby z mojej strony, podkreślę to słowo, bezczelnością, żebym ustosunkowywał się po przeczytaniu w nocy tego dużego dokumentu. I tego nie zrobiłem. I żałuję, bo uważam, że ten raport nie przedstawia pełnego obrazu. No, ma on przewagę, że tak powiem, kolorów szaro-ciemnych w stosunku do pozytywów. I ten raport zaczął żyć swoim życiem, także i bardzo często nagłaśniany przez określone osoby na konferencjach międzynarodowych, co sądzę, że bardziej nie służy interesowi Polski niż inne kwestie, o których wcześniej mówiliśmy. Tyle tytułem wstępu i teraz mam pytanie do pana przewodniczącego, co mam w tym momencie robić. Znaczy tak, ja zrozumiem, że konkluzją naszej dzisiejszej posiedzenia komisji wniosek jest, żebyśmy przyjęli ten raport. W związku z tym... Proszę? Dezderat, przepraszam, dezderat oczywiście. W związku z tym, no nie wiem, czy pan prezes, bo były też pewne zarzuty pod adresem Najwyższej Izby Kontroli, niezależnie od pochwał, były również zarzuty, czy zechce się odnieść do tego, czy nie. A w międzyczasie proszę państwa, żeby to spokojnie przeczytać, żebyśmy
mogli się do tego odnieść. Bardzo proszę pana prezesa. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowne panie posłanki, panowie posłowie. Pan poseł Orion Jędrysek raczył zwracać uwagę na pewne rozbieżności co do sformułowanych ocen, prawda, pomiędzy Izbą a panem posłem. Ja chciałem wskazać na jedną kwestię, zwrócić państwa uwagę, że Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała w tejże informacji, którą państwo otrzymaliście, jednej generalnej oceny wobec wszystkich tych podmiotów, które były poddane kontroli. Myśmy przeprowadzali, bo to na etapie pisania tej informacji było zasadniczą trudnością, bo z zasady formułujemy jedną generalną ocenę jakiegoś procesu, jakichś działań, prawda, lub funkcjonowania instytucji. Tutaj nie było to możliwe ze względów metodologicznych i z tego względu my mamy więcej ocen szczegółowych, które odnoszą się do konkretnych działań tych podmiotów, których prowadziliśmy kontrolę. A prowadziliśmy kontrolę tak w Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Gospodarki, Wyższym Urzędzie, Państwowym Instytucie Geologicznym i u przedsiębiorców. I to wyglądało różnie i chciałbym tylko przytoczyć, prawda, jako przykład, jeśli otworzymy informację na stronie 10, mamy oceny działalności skontrolowanych jednostek. I cóż napisano? Ano napisano, że NIK, formułując wobec ministra środowiska ocenę negatywną w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazów z łupków, uwzględniła w szczególności. I wymieniamy przesłanki, które tę informację uzasadniają. Inny obszar działalności ministra ocenialiśmy pozytywnie. I też była to ocena nie taka w 100% pozytywna, była to ocena pozytywna z nieprawidłowościami i wymieniamy zarówno aspekty pozytywne w jego działalności, w działalności ministra środowiska, jak i aspekty negatywne. I to też poniekąd odpowiada na to pytanie, ta trudność w sformułowaniu oceny, wyważenia pewnych racji, żeby materiał był maksymalnie obiektywny, odpowiada w szczególności również na pytanie, które jest tutaj już zauważyłem w dezyderacie, są pytania do prezesa NIK. Jedno z nich brzmi: szczegółowe wyjaśnienie przyczyn wydania przez NIK pozytywnych ocen kontrolowanych organów państwa w sytuacji, gdy teksty odpowiadających im uzasadnień są ewidentnie negatywne. I drugie pytanie, co było przyczyną ponad półrocznego przetrzymywania pierwszego tekstu raportu NIK bez jego opublikowania. Jak państwo wiecie, w informacji jest informacja, tak, o tym, że kontrola zakończyła się 2 lipca, natomiast tę informację ja podpisałem w dniu 6 grudnia, czyli na początku grudnia, prawda? Kontrola była prowadzona przez kilka naszych jednostek, to jest praca, prawda, więc nie jest to w naszej opinii jakiś, nie wiem, zbyt długi okres pracy nad informacją, prawda. Ponadto chciałem zwrócić uwagę, że w tym czasie, kiedy my kończymy kontrolę, zaczynamy pisać informacje, to podmioty, które były kontrolowane, składają do nas zastrzeżenia. I to jest również pewien proces rozpatrywania zastrzeżeń, no, który trwa miesiąc, dwa miesiące, w zależności, prawda, od złożoności tych właśnie zastrzeżeń. Bardzo dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezesowi. Czy są ze stron pani posłanek i panów posłów jakieś dodatkowe pytania, informacje, wątpliwości? Czy możemy przystąpić do przyjęcia dezyderatu? Tak? Pan minister, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Komisji, udało nam się przeczytać zestawienie tych... Czy ja przepraszam, tylko wszyscy dostaliśmy dezyderat przed posiedzeniem, w związku z tym... Tak, no, z tym, że ja mam zająć stanowisko w stosunku do wszystkich 10 plus 7 punktów, jak rozumiem, do prezesa Rady Ministrów też częściowo. To jestem gotów w takim razie, czyli punkt po punkcie mam przedstawię stanowisko, czy nie? Bo generalnie negatywne oczywiście. Przyjęcia dezyderatu lub odrzucenia. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana ministra. Panie ministrze, tam jest cały szereg uwag i postulatów. Czy wyjaśnienie tych postulatów uchybi co nieco ministerstwu, czy też nie? Raczej mi się wydaje, że nie. No ewentualnie się wyjaśni. Wszak chciałem to zrobić przed chwilą. Słucham?
Wszak chciałem to zrobić przed chwilą, ale stwierdziliśmy, że układ jest zero-jedynkowy. Ja mówię, bo pan powiedział, że negatywnie, no podejrzewam, że przyjdzie do głosowania. Ja tylko się chciałem pytać, czy w tych pytaniach, które tam są, czy też w tych postulatach, jest coś takiego, co wyjaśnienie uchybi randze ministerstwa? Na tak, czy też na nie? Oczywiście, że nie. Część jest niejasnych, część jest jednoznacznie odrzucanych, część jest wykonanych. Część wymaga innego języka, bo od razu narzuca negatywną narrację. Natomiast oczywiście o każdym można mówić. Tu nie ma takiej sytuacji, że wszystkie na nie. Ale generalnie wymowa jest taka, że musimy wracać do tematu historycznego, bo za taki uważam ten raport z lata 2007-2012. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem do pana prezesa NIK-u jeszcze zadać pytanie, bo nie pamiętam na ile w tym raporcie jest przedstawiony początek procesu składania wniosków o koncesję na gaz z łupku w Polsce. Ponieważ po pewnym czasie okazało się, że udzielono koncesji podmiotom w większości zagranicznych, a polskie wielkie firmy jakby zapomniały, albo spóźniły się, albo zaspały moment startu. W Europie, na świecie mówiono o gazie z łupków albo gazie łupkowym już kilka lat wcześniej. Wiele firm, w tym amerykańskie, ruszyły po koncesję. Nasze wielkie PGNiG czy inne w ogóle się tym nie interesowały. Nawet prezesi zarządów mówili, że w ogóle nie ma się sensu tym zajmować. Czy ten proces był przedmiotem analizy NIK-u? Dlaczego tak się stało, że większość koncesji uzyskały firmy, potentaci światowi, a nasze firmy dopiero po 2 latach zaczęły się tym interesować i właściwie uzyskały koncesje na poszukiwanie gazu z łupków w obszarach swoich poszukiwań gazu konwencjonalnego. To mnie ciekawi, czy ten aspekt mógłby pan wyjaśnić? Bardzo dziękuję. Czy pan prezes, czy pan minister? Proszę bardzo. Tak, dziękuję za to pytanie. Ja niestety nie uczestniczyłem w tej poprzednim posiedzeniu komisji, kiedy omawiano ten materiał. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że przystąpić, prawda, do tego procesu o nabycie koncesji mógł każdy podmiot. To są przedsiębiorstwa, prawda, i to jest kwestia zainteresowania z ich strony, prawda. Nikogo nie można było niejako zmusić. Więc tutaj tak to się kształtowało i chciałem powiedzieć, że myśmy prezentowali taką tabelę, pewien wykres graficzny, jak kształtował się proces nabywania koncesji. Otóż do 2007 roku nabyto ich tylko 13. I to wyłącznie polskie firmy. W 2007 roku 10 koncesji, w 2008 7. Mamy ogromny wzrost w 2009, kiedy się zaczyna ten taki zainteresowanie rodzić tym wszystkim. To było 30 koncesji w 2009 roku, w 2010 25, w 2011 24 i w 2012 już 4 tylko, prawda? Ponieważ większość obszaru, gdzie prawdopodobieństwo występowania tego rodzaju złóż było wysokie, no zostało już po prostu podzielone, prawda, i zostały przyznane koncesje. Z polskich firm, no to mamy wśród tego Lotos plus PGNiG, Orlen i to jest 29 koncesji. Dziękuję. Tak. Tak. Pan minister chciał jeszcze uzupełnić. Bardzo proszę pana ministra. Jeżeli można, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako konkurencja. Chcielibyśmy przedstawić statystykę Ministerstwa Środowiska na tę okoliczność. Pan dyrektor Milan, jeżeli bardzo można. Proszę panie dyrektorze. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Szanowni państwo, panie przewodniczący, pozwoliliśmy sobie zrobić taką statystykę koncesji udzielonych w latach 2005-2007, czyli w okresie, kiedy szanowny pan poseł był głównym geologiem kraju. I wychodzi nam, że wszystkich koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie dotyczących węglowodorów udzielono w tym okresie 21. Z czego koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie dotyczących łupków udzielono tylko 5. Wszystkie 5 udzielono udzielono firmie Lane Energy Poland, czyli spółce zagranicznej. Udzielono również 5 koncesji dla PKN Orlen, ale w tym czasie, kiedy były udzielane, były to koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż konwencjonalnych. One zostały później zmienione już po udzieleniu, czyli w 2008-2009 roku na koncesje w zakresie złóż gazu niekonwencjonalnego.
Udzielono również 11 koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż w tym okresie, o którym mówię, czyli 2005-2007 i 2 koncesji na metan z pokładów węgla. Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Jędrysek, bardzo proszę. Otóż to, co pan Miland mówi, to jest trochę prawdą, mianowicie tych koncesji według mojej wiedzy było 11 i 4 różnym podmiotom, rzeczywiście zagranicznym. Wtedy nie funkcjonowało coś takiego jak gaz w łupkach. Kiedy ja robiłem spotkania z ekspertami, tak jak tutaj teraz, powiedzmy tak, i mówiłem, że chcę poszukiwać gazu w formacjach łupkowych, niekonwencjonalnego, to się śmiano ze mnie. Kiedy powiedziałem, że na sali, że tam jest również ropa, to i może nie jest duża, ale na pewno jest i warto jej poszukiwać, to w sali usłyszałem dureń. Proszę Państwa, gaz niekonwencjonalny wtedy w ogóle na świecie nie funkcjonował. W Stanach Zjednoczonych to była minimalna produkcja na zasadzie hobbystycznej w 2005 roku. Dopiero zaczynało to, myśmy byli pierwsi w Europie. Dlaczego dawałem to obcym firmom? Dlatego, że po pierwsze, polskie firmy w ogóle nie były tym zainteresowane, odmawiały poszukiwań, ponieważ już tam wiercili i niczego nie znaleźli. Po drugie, gdybyśmy zmuszali te firmy do pobrania tej koncesji, oni by wiercili metodami standardowymi i niczego by nie znaleźli. To by oznaczało stratę dla Skarbu Państwa. Trzeba było ryzyko całej koszty przerzucić na obce firmy. Dlatego koncesje, które wydawałem, były daleko od siebie, 200-300 kilometrów, dla różnych podmiotów, tak żeby nie mogły ze sobą współpracować, nie miały masy krytycznej. Jeżeli znajdą, dostaną według tego starego prawa geologicznego prawo do wydobycia. Z tym, że z tymi pojedynczymi koncesjami niczego by nie zrobiły, ponieważ były to za małe. To chcieli dostać więcej, ale myśmy mieli już przygotowane nowe prawo geologiczne i organ państwa, który miał to kontrolować, między Polską Służbę Geologiczną. I następne koncesje byłyby z udziałem Skarbu Państwa. 50, 60, 70% różnie, w zależności od wartości tej koncesji. I w ten sposób cały koszt ryzyka było na barkach kapitału zagranicznego, myśmy nie ryzykowali niczego. I to w mojej opinii było słuszne, ale trzeba było wstrzymać wydawanie koncesji i nie wydawać dalej, czyli mieć i kij, i marchewkę, prawda? Marchewka w postaci następnej koncesji, a kij w postaci nowego prawa geologicznego i nowych i służby geologicznej. I to zostało zaniedbane i wydane koncesje bezsensownie dalej. Straciliśmy i kij, i marchewkę w ten sposób. Więc taka była sytuacja. Nie można było pisać w koncesjach konwencjonalny czy niekonwencjonalny, bo czegoś takiego nie było. Po prostu były poszukiwania węglowodorów i koniec. Konwencjonalny czy niekonwencjonalny. Jeżeli ja bym dał tylko niekonwencjonalne, jak ktoś by znalazł ropę czy gaz konwencjonalną, to co? To by była nieważna koncesja? Panie, nie. Proszę, ja przepraszam, my nie rozliczamy pana i nikt tu pana... Nie, ale ja wyjaśniam. No to, wyjaśniam sytuację, nie, no ale... jaka, żeby pan Milan zrozumiał. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy, szanowni goście, zgłaszam wniosek o zakończenie dyskusji i niezwłoczne przejście do głosowania. Kto z Państwa jest za tym, żeby zakończyć dyskusję, przejść do głosowania, zechce podnieść rękę. Biuro trzeba dyskutować punkt po punkcie, no przecież to jest niedemokratyczne. Nie ma takiej sytuacji, jest dyskusja. Był wniosek, głosujemy. Nie. Proszę o dyskusję na temat dezyderatu. Tak, dezyderat teraz przegłosujemy. Nie. Trzeba przedyskutować każdy z tych punktów. Nie. Jaki jest wynik, bardzo proszę? Kto jest przeciw? Przepraszam bardzo. Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Proszę o podniesienie ręki. Proszę o wynik. 10 posłów za, 7 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem dezyderatu w wersji przedstawionej przez pana posła, zechce podnieść rękę. Dezyderat. Kto jest przeciwnego zdania, proszę podnieść ręki. Kto z Państwa wstrzymał się od głosów? Bardzo proszę, wynik. 7 posłów za, 12 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że dezyderat nie uzyskał akceptacji. Na tym kończymy posiedzenie komisji. Mamy inne punkty jeszcze. Sprawy różnych, tak, jest, bardzo proszę. Po pierwsze, taka drobna uwaga, to już mnie spotyka po raz kolejny przy bardzo ważnych sprawach dla Polski.
że przypuszczam, że posłowie, którzy nawet nie przeczytali dezyderatu i nie zrozumieli, o co chodzi, spieszy im się i po prostu głosują za tym albo składają wniosek, aby zakończyć dyskusję. Ja muszę powiedzieć, że między innymi w sprawach energetyki jądrowej była podobna sprawa, mianowicie byłem członkiem podkomisji i zaproponowałem ekspertyzę odnośnie spraw związanych z gospodarką i opłacalnością. Wtedy padł również wniosek, aby zakończyć dyskusję i przegłosować, czy ekspertyza jest potrzebna. Szanowni Państwo, w ten sposób jakby demokrację totalnie wypaczamy i mnie się wydaje, że mój kolega tutaj troszeczkę przekroczył granicę zdrowego rozsądku. Chcę również powiedzieć, że skoro są krytyczne słowa pod adresem poprzedniego układu, to pytania tu zadane pozwoliłyby na to wyjaśnić i ewentualnie pogłębić albo pognębić jeszcze bardziej ten układ rządzący, który był poprzednio. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, jako w formie uwagi. Uważam, że jednak w sprawach merytorycznych powinniśmy dyskutować. Mamy ku temu czas i po to jesteśmy komisją, żeby dyskutować, a nie zamykać dyskusji głosowaniem. To jest naprawdę chyba nie najlepsze. Przypomina mi się jeszcze jedna sprawa, a mianowicie jedna z rad wielkich uczelni biologicznych, największych w Polsce, pozwoliła sobie zagłosować, czy lasy były sadzone, czy też z odnowienia naturalnego. I przegłosowali, że sadzone, mimo że obok siedział facet, który mówi, ja to sadziłem. I przegłosowano, że są z odnowienia naturalnego. A więc w związku z tym tego rodzaju zachowanie uważam, że troszeczkę, Panie Przewodniczący, poniżające działalność komisji. Dziękuję bardzo. Już zaraz dam głos panu posłowi. Ja tylko przypominam, że na poprzednim posiedzeniu komisji przegłosowaliśmy większością głosów, że zwrócimy się przez marszałka Sejmu o ponowne sprawdzenie, jak to będzie wyglądało i dyskusja będzie w dalszym ciągu trwała. Niczego tu dziś nie zamykamy. Bardzo proszę. Rzeczywiście jest to skandaliczne, bo większość z Państwa nie przeczytała tego i nie wie, co tam jest napisane. Po prostu nie, bo nie. Jak to zwykle bywa, bierzecie Państwo odpowiedzialność, bo ta przeszłość, bardzo cytuję o przyszłości, jeśli my dzisiaj tego nie rozliczymy, nie powiemy, co jest źle, to będzie dalej źle, bo idzie źle. A drugie pytanie chciałbym zadać panu głównego geologowi kraju. Panie ministrze, ostatnio dobiegła mi informacja, że zwolniono w trybie natychmiastowym z funkcji dyrektora Państwowej Służby Geologicznej, Państwowej Instytutu Geologicznego i Państwowej Instytutu Badawczego, jednocześnie to wszystko razem, dyrektora Nawrockiego. Można usłyszeć przyczyny takiego działania? Poznać. Już panie ministrze, tylko... Nie wiem, czy to jest... Tylko jeszcze, sprawy różne, przepraszam, to ma w tę formułę, ja tylko proszę jeszcze przyjąć do wiadomości, do wszystkich państwa posłów dotyczy. Jeżeli chcemy, żeby wszyscy dokładnie zapoznawali się z dokumentami, to proszę te dokumenty przesłać w takim terminie, żeby to było możliwe. Dostaliśmy ten dokument tuż przed posiedzeniem z tego. Bardzo proszę pana ministra. Odpowiedź jest prosta. Ustawa o instytutach, artykuł 26, ustęp bodaj to 4. I nie jest to przyczyna natury finansowej ani oczywistych powodów politycznych. Wszystko. Można przytoczyć, prosić o przytoczenie tego, bo panie ministrze, nie znamy wszystkich. Jaka jest przyczyna zwolnienia dyrektora Państwowej Służby Geologicznej? Pan poseł chyba ma komputer, można znaleźć. Przepraszam, nie mam przy sobie tego tekstu. I pan nie wie, dlaczego pan zwolnił. Dziękuję. Bardzo proszę. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że to jest tekst, który ma 1,5 strony, panie profesorze, i każdy z nas umie czytać, 2,5 strony, każdy umie czytać. Jesteśmy tu 30 minut, każdy zdążył to przeczytać. Proszę nie obwiniać jakby posłów, że nie potrafią czytać. Natomiast tu się zgadzam z panem przewodniczącym, że jeżeli chcecie dogłębnej analizy, to trzeba było wczoraj przysłać ten dokument. Natomiast wystarczy go przeczytać i każdy z nas rozumie, o czym mówi. Natomiast jeżeli ktoś tworzy historię i całe opowieści, to wybaczcie państwo, my możemy to przeczytać i ustosunkować się do tego. Znamy tekst, wiemy, co robimy, proszę nam nie imputować, że nie wiemy, o co chodzi. Bo tak na to wychodzi, że tylko wy państwo wiecie, o co chodzi, a my nie. Pan przewodniczący Szyszko, bardzo proszę. Chciałem się zgodzić z panią posłanką Niedzielą, z jej tutaj argumentacją, tylko nawiązałem do wypowiedzi pana przewodniczącego, który powiedział, że ten dokument powinien przyjść wcześniej, żeby go dokładnie przeczytać.
W związku z tym uważałem, że normalnym wnioskiem powinno być, jeżeli ktoś miał wątpliwości, po to, żeby zrobić 5 minut przerwy, po to, żeby ten dokument przeczytać. Natomiast tutaj pan przewodniczący argumentował tym, że za późno ten dokument po prostu przyszedł. Dziękuję bardzo. Dziękuję, zamykam. Nie, nie, panie przewodniczący, pan wtedy powiedział, że wystarczy na komisji rozdać wydrukowane. Ja przysłałem to wcześniej. Tak pan powiedział ostatnio, więc proszę teraz nie zmieniać przyczyn. Dziękuję. Aleśmy nie przyjmowali na komisji, bo nie ma wydrukowane. Dziękuję, zamykam posiedzenie komisji.